Mówi pan śląskie, to co pan myśli? Myślę przyjaźni ludzie, myślę wielokulturowość, myślę otwartość i myślę innowacyjność. Województwo śląskie zmienia się. Przez ostatnie lata widzimy te zmiany na każdym kroku. Jak pan sobie wyobraża nasz region za 25-50 lat? Myślę, że będzie to region, który będzie tętnił tym, że spotykają się tu ludzie. Największym walorem regionu śląskiego jest wielokulturowość i to, że spotykają się tu różni ludzie. Z jednej strony mamy luteran mieszkających na Śląsku Cieszyńskich, z drugiej strony mamy ten subregion centralny Częstochowa, no i oczywiście mamy tutaj centrum Katowice, Chorzów i tak dalej. Spotkanie tych ludzi, spotkanie tych kultur, spotkanie tych różnych wrażliwości sprawia, że staje się to taki tygiel kreatywności, tygiel innowacyjności. W związku z tym myślę, że będzie to region, który będzie tym miejscem w Polsce, który po pierwsze będzie ściągał innych ciekawych ludzi tutaj do województwa śląskiego, a po drugie, że będzie wyznaczał trendy, że naprawdę Śląsk i śląskość nie musi już być marginesem i powinna w Polsce stać się tym regionem, który będzie wyznaczał trendy. Niektórzy twierdzą, że obecnie panuje coś takiego jak moda na Śląskie nawet. Czy pan się z tym zgadza? A jeśli tak, to co pana zdaniem jest tą siłą Śląska? Tym, co sprawia, że ludzie rozmawiają o Śląsku, chcą tutaj bywać, chcą tutaj przebywać, chcą tu inwestować, chcą tu robić karierę i realizować swoje pomysły. Rzeczywiście, szczególnie wśród ludzi młodych, widzę to, jak wracają do śląskiej tradycji, także tej górniczej, jak one wykorzystywane są, te tradycje, czy to w designie, czy to w innych sztukach wizualnych. I to jest bardzo fajne i to pokazuje, jak ta tradycja może być w sposób kreatywny przetwarzana i wyznaczać nowe trendy. Kolejną rzeczą jest to, że Śląsk charakteryzuje się tym, że ma dużo uczelni i to bardzo dobrych. Od Politechniki Śląskiej poprzez uczelnie medyczne, a na Uniwersytecie kończąc. Po trzecie wreszcie, Śląsk ma różnorodną strukturę. Mamy i góry, mamy i tereny płaskie, ale też mamy to wielkie dziedzictwo postindustrialne. No, to jest coś, co wydaje mi się, że będzie naszą wizytówką, ale nie tylko poprzez to, że będziemy wracać do historii, ale także to, że Śląskie może stać się takim miejscem, gdzie będą powstawać nowe startupy, właśnie nowe idee, gdzie będą spotykać się ludzie, którzy będą wymyślać projekty, idee, pomysły, które nie będą tylko i wyłącznie chlubą śląskiego, ale będą chlubą całego naszego kraju. Może trochę osobiste pytanie, ale jak pan uważa, czy Śląskie jest bardziej kobietą, czy bardziej mężczyzną? To jest bardzo trudne pytanie. Z punktu widzenia roli kobiet, to myślę, że można by było zaryzykować tezę, że rzeczywiście Śląsk jest kobietą, w tym sensie, że jest czuły, otwarty, przyjmuje koniec końców ludzi, którzy wybrali śląskie, tak jak ja, bo nie jestem pniokiem, używając terminologii śląskiej, ale krzokiem, czyli ktoś, kto przyjechał, wybrał śląskie, zamieszkał tutaj, co więcej, w samym centrum, czyli w Nikiszowcu, w kultowej dzielnicy, ale z drugiej strony lubię balans, więc myślę, że Śląsk, siłą Śląska jest to, że potrafi łączyć, że potrafi wykorzystywać zarówno i kobiecość, i męskość, czyli i mężczyzn, i kobiety mieszkające w naszym regionie. Nie wyobrażam sobie dobrze funkcjonujący region, czy dobrze funkcjonującą firmę, która korzystałaby tylko z jednej części zasobów, albo męskich, albo żeńskich. Po prostu współpraca, kooperacja zawsze daje więcej korzyści. Wspomina pan o tym, że przyjechał tutaj na Śląsk, a czy miejsce, w którym się pan urodził, jakby według pana oczywiście powoduje, zmienia sposób postrzegania świata? No, oczywiście, już nie pamiętam, kto to powiedział, ale jest ważne, kiedy się rodzisz, otwierasz oczy i
to, co widzisz. Czy widzisz przykładowo Bazylikę Świętego Petroniusza w Bolonii, czy też widzisz kopalnię. W związku z tym myślę, że to ma wpływ, ale z drugiej strony ten, kto podróżuje, żyje podwójnie, więc ja mam taką naturę, że lubię podróżować i przede wszystkim lubię czerpać z różnych tradycji. Przyjechałem na Śląsk, dlatego że wydaje mi się, iż ta tradycja, ludzie, którzy tutaj mieszkają, po prostu okazali się otwarci, przyjęli mnie jak swojego i Śląskie pozwala mi realizować siebie jako osobę i moje zainteresowania, czy to społecznikowsko-polityczne, czy to filozoficzno-teologiczne. A gdyby pan miał rozwinąć myśl, marzę, żeby województwo śląskie. Marzę, żeby województwo śląskie czerpało to, co najlepsze z przeszłości i wyznaczało trendy w przyszłości.